Witam Was, drodzy bracia i siostry, w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mam przywilej tu między Wami mówić na temat przybytku. Przybytku, który to Bóg kazał wybudować Izraelowi, kiedy wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej. Izraelici doszli pod górę Synaj, Horeb, i tam Bóg zawezwał Mojżesza na górę. Mojżesz tam otrzymał polecenie wybudowania przybytku. Czyli chodzi o Stary Testament. Może się tu pojawić taka wątpliwość. Myślę, że my żyjemy w Nowym Testamencie. Stare to stare. A my chcemy nowego. Taka może być myśl. Po co wracać tak daleko do starego, aż do Starego Testamentu, skoro żyjemy w Nowym Testamencie? Jednak chciałbym tu pokazać na dwa powody. Pierwszy powód to jest słowo z Nowego Testamentu, kiedy mówi: całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. A jeżeli całe, to i Stary Testament. Więc żebyśmy nie patrzyli na Stary Testament trochę jak na coś odległego, co minęło i co już nie ma dla nas większego znaczenia. Nie jest tak. Więc to jest pierwsze, że Nowy Testament nas zachęca do tego, aby pochylić się nad Starym Testamentem. A drugi fragment, czy drugi powód, Pan Jezus ustawicznie podkreślał znaczenie Starego Testamentu. Czynił to wiele razy. Gdybyście słuchali Mojżesza, wierzylibyście i mnie, bo o mnie Mojżesz napisał. Czy pamiętacie tą historię, kiedy po zmartwychwstaniu Pana Jezusa tych dwóch uczniów szło do Emaus, to jest w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale. Szli do Emaus, byli tacy zrezygnowani, świat się im zawalił. To ukochany ich mistrz został zabity. Widzieli jego pogrzeb. Wprawdzie słyszeli o jego zmartwychwstaniu, ale nie wierzyli. Poszli z Jerozolimy. I oto spotkali człowieka. To był Pan Jezus. Oni jeszcze go nie poznali. Dobrze się stało, że go w końcu przymusili, żeby z nim został. I oni tak biadolili. Co im to się stało? Zwracają się do Pana Jezusa, którego jeszcze nie poznali. Czy Ty jesteś jedynym pielgrzymem, pątnikiem, który nie wie, co się wydarzyło teraz w Jerozolimie? Pan pyta się, co? I opowiadają mu tą historię o śmierci ich mistrza. I wtedy on do nich zwraca się takimi słowami. I począwszy, może jeszcze wcześniej, to jest 24 rozdział, 25 wiersz. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. To są bardzo mocne słowa. Głupi i gnuśnego serca. Oby to czasem nie spotkało nas. Gdybyśmy nie byli tacy podpadający pod te słowa. I dalej mówi: i począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Co o nim, o Chrystusie, było napisane we wszystkich pismach. O Chrystusie w Starym Testamencie? Ja wiem, że w takim zgromadzeniu to jest rzecz oczywista. Tak jak tu jesteśmy. Ale może nie do wszystkich. Dlatego chcę pokazać kilka miejsc
Starym Testamencie, gdzie tak mocno, dobitnie jest mówione o Chrystusie, o tym namaszczonym przez Boga, zapowiedzianym przez Pisma, który miał przyjść, aby zbawić nas, ludzi, nas, grzeszników. Pierwszą taką wzmiankę czytamy w pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale. To się stało wtedy, kiedy człowiek zgrzeszył. Bóg mówi do węża, który skusił Ewę. Mówi do węża takie słowa. To jest trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej, 15 wiersz. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz ją w pięty. Je, a ty ukąsisz je w pięty. Czyli to potomstwo. To jest o Chrystusie. List do Galacjan to tłumaczy. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, narodził się ten z niewiasty. To jest 4 rozdział, 4 wiersz, ja to mówię tak swoimi słowami. To jest właśnie zapowiedź ratunku ludzkości grzesznej w Jezusie Chrystusie. Pierwsza zmianka. Taka protoewangelia to się nazywa. A później inne miejsce. Potop. Bóg każe budować arkę. Przecież arka jest obrazem ratunku w Chrystusie. Wiecie, nie dajmy sobie wmówić, że arka jest obrazem Kościoła albo jakiejś organizacji. Kościoły sobie to chętnie przypisują. I mówi się, że arka jest obrazem Kościoła. Jak będziesz w tym Kościele, to jest wszystko z tobą okej. Okay. Albo organizacje. Takich ludzi spotykamy. Że jak będziesz w tej organizacji i powołują się na arkę. Widzicie, bo tak, bo z arką. Nie ma zbawienia w Kościele ani w organizacji. Zbawienie jest w Chrystusie. Arka jest obrazem Chrystusa. Czyli kolejny obraz. Pan Jezus mówi, od Mojżesza im wykładał, co o nim było napisane. A w Starym Testamencie. I później jeszcze dam kilka przykładów. Ta woda ze skały. Izraelici byli tak spragnieni. Zaczęli narzekać. Bóg dał im wodę przez Mojżesza z rozszczepionej skały. Napili się. A później pięknie to jest wytłumaczone w Nowym Testamencie. Tą skałą jest Chrystus. Czy to nie jest cudowne? Jak Bóg zapowiada zbawienie w Chrystusie, pełnię w Chrystusie, zaspokojenie w Chrystusie w Starym Testamencie. Albo jeszcze jeden przykład. Przypominacie sobie, jak Izraelici zaczęli narzekać. Często się im to zdarzało, że narzekali. Jest taki wyraz użyty szemrali. Szemranie to jest coś strasznego wśród ludu Bożego. To jest taki ukryty bunt przeciwko Bogu. A więc szemrali. Bóg, bo nie mieli mięsa. Bóg zesłał przepiórki. Najedli się. Ale wcześniej Bóg ich ukarał. Wcześniej były węże. Każdy, kto został ukąszony przez węża, umierał. Lud był przerażony. Zwracają się do Mojżesza. Mojżesz zwraca się do Boga. Bóg każe zawiesić na drzewcu na prędce wizerunek węża, miedzianego węża. I mówi, każdy, kto spojrzy na tego węża, będzie uratowany. A później Pan Jezus odnosi się do tego obrazu. W Ewangelii Jana, to jest 3 rozdział. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Czyli widzicie, jak wiele przykładów ze Starego Testamentu. Moglibyśmy je mnożyć. Moglibyśmy mówić o psalmach, moglibyśmy mówić o prorokach. A więc nie pozwólmy sobie wmówić sami czy przez kogo, że skoro jesteśmy w Nowym Testamencie pod łaską, to Stary Testament on już taki jest bardzo nieaktualny. Czytając Stary Testament przez pryzmat Nowego Testamentu, jesteśmy bardzo zbudowani. Bo właśnie o to chodzi, żeby patrzeć na Stary Testament przez pryzmat nauki nowotestamentowej. Musimy zawsze pamiętać o tym, że Stary Testament, który mówi o Chrystusie, jest tylko cieniem. A cień nie jest rzeczywistością. Cień jest cieniem. Wiecie, kiedy ja idę z moją żoną pod rękę w pełni słońca, to jest rzucany cień. I byłoby głupotą, gdybym wysunął rękę spod jej ramienia i próbował chwycić się za ten cień. Byłoby to coś niewłaściwego. Ale ten cień mówi o rzeczywistości, że żona jest u mojego boku. Więc w ten sposób patrzmy na Stary Testament przez rzeczywistość, przez Chrystusa, który objawił, który jest rzeczywistością tego cienia. No właśnie w liście do Hebrajczyków jest napisane, że zakon, a właśnie przybytek to jest część zakonu, jest cieniem tych przyszłych dóbr. W innym miejscu apostoł Paweł też o tym pisze. Apostoł Paweł, w liście do Kolosan, już się do tego odwołałem, że Chrystus jest rzeczywistością. To jest jeszcze inno, tam jest wymienione, to jest w drugim rozdziale. Nawet jest sabat wymieniony. A potem jest powiedziane, że to jest tylko cień. A rzeczywistością jest Chrystus. Ale cień mówi o tej rzeczywistości. A jak pokazałem to na tych przykładach wziętych z zakonu, jak wiele razy w zakonie jest mowa o Chrystusie, to zawsze to były jakieś fragmenty. Nigdy to nie było kompletne. Nawet ta woda ze skały, nawet ta arka, nawet ten wywyższony wąż miedziany. To były istotne rzeczy, ale nie mówiły o szczegółach. Przybytek. Starotestamentowa świątynia, którą Bóg kazał wybudować Izraelitom i która towarzyszyła przez setki lat Izraelitom. Około 500 lat się obliczy. Przybytek w szczegółach pokazuje, jaką drogą grzesznik musi przejść, żeby stanąć przed świętym Bogiem i nie być osądzony i ostać się. To właśnie przybytek o tym mówi. Przybytek jest jedynym takim kompletnym obrazem w Starym Testamencie, zapowiadający w szczegółach, krok po kroku, element po elemencie. Jaką drogą musisz przejść, grzeszniku, a wszyscy jesteśmy grzesznikami, żeby stanąć przed Bogiem i nie być osądzony. Dlatego warto pochylić się nad historią przybytku. Wiecie, o ważności przybytku jeszcze świadczy to, jego historia rozpoczyna się w II Mojżeszowej na 25 rozdziale, od początku 25 rozdziału, a kończy się w czwartej Mojżeszowej na 9 rozdziale. Gdy to policzymy, to jest 50 rozdziałów. Duch Święty poświęcił 50 rozdziałów temu tematowi. Całe stworzenie świata, człowieka, upadek człowieka w grzech, wypędzenie człowieka z ogrodu Eden. To są trzy rozdziały.
przybytkowi Bóg poświęca 50 rozdziałów. Wiecie, oby z nami jeszcze nie było tak, jak było kiedyś w pewnej społeczności, którzy mi powiedzieli tak: wiesz, my czytamy Pismo Święte od pierwszego rozdziału, od pierwszej Mojżeszowej. I kiedy doszliśmy do opisu przybytku, to postanowiliśmy to pominąć. Bośmy doszli do wniosku, że nam to nie ma na, że to dzisiaj nie ma nam nic do przekazania. Co za tragedia. Więc myślę, że już jesteśmy zachęceni do tego, żeby się skupić na temacie przybytku. Oby było tak, jak z tymi dwoma uczniami, co szli do Emaus, jeszcze raz do tego tematu wrócę. Kiedy oni w końcu poznali, kto do nich mówi, kogo spotkali. Kiedy w końcu zrozumieli, co do nich mówi, to tam jest powiedziane, to jest ten 24 rozdział, że serce ich pałało, kiedy do nich mówił i pisma przed nimi otwierał. Wiecie, ja tak bym prosił naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, żeby tak sprawił, żeby nasze serca pałały, kiedy będzie do nas mówił. Przez tę historię przybytku. Żeby to nasze serce naprawdę pałało i żebyśmy się budowali, żebyśmy byli zachęceni, żeby to umocniło naszą wiarę. I myślę, że w tej chwili to jest najlepszy moment, żeby o to poprosić naszego Pana w modlitwie. Skłońmy głowy. Panie Jezu, to jest niezwykła łaska, że możemy Pismo Święte otworzyć i czytać je. Z takim pragnieniem, żebyś Ty przygotował nasze umysły, serca, żeby te serca pałały i pochłaniały te treści, które są zawarte w przybytku. Panie Jezu, spraw to ku naszemu pożytkowi, a Tobie na chwałę. Amen. A więc tak jak już powiedziałem, historia przybytku rozpoczyna się od 25 rozdziału 2 Mojżeszowej. I przeczytam teraz pierwsze 9 wierszy. Czyli 25 rozdział. Czytam od 1 do 9 wiersza. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział. Czytam od 1 do 9 wiersza. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego. Zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść, i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do olejku, do namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które Ci pokażę. Tak wykonać. To jest ten początek historii przybytku. Można postawić tu kilka pytań w oparciu o ten tekst. W jakim celu Bóg kazał wybudować przybytek? To jest pierwsze pytanie, na które musimy sobie znaleźć odpowiedź. Drugie. Kto dał projekt? Kto jest projektantem?
To były ludzkie pomysły. Trzecie, skąd wzięto materiały? Pamiętajmy, że kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, wyszli jako niewolnicy. Skąd wzięto materiały? I kto to wykonał? Jako niewolnicy tuż przed wyjściem oni potrafili robić tylko cegłę z gliny i słomy. A tu były do wykonania bardzo skomplikowane rzeczy. Kto to wykonał? Musimy szukać tych odpowiedzi w Piśmie Świętym. Więc to pierwsze pytanie. W jakim celu? Znajdujemy to w 8 wierszu. Odpowiedź na to pytanie. Bóg mówi do Mojżesza, a przez niego do nas. I wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Jak to? To musi być świątynia, żeby Bóg zamieszkał pośród w końcu narodu wybranego. Tu nie chodzi o jakiś naród pogański. Ale kiedy mówi pośród nich, to mówi o Izraelitów, o Izraelitach. Widzicie, kiedy patrzymy wcześniej, bardziej szczegółowo o tym będę mówił, kiedy będę mówił o kapłaństwie. Kiedy patrzymy wcześniej, Bóg, kiedy dał Izraelitom zakon, to w świetle zakonu ten naród, który miał być świętym narodem, okazał się narodem grzeszników. Izraelici tak samo byli grzesznikami jak każdy inny naród. Jak każdy człowiek. A Bóg jest święty, Bóg jest oddzielony, Bóg jest oddzielony od grzechu. Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem. A jednak nie chciał porzucić tego narodu i nie zrobił tego. Ale musiały być spełnione specjalne warunki, żeby święty Bóg zamieszkał wśród grzeszników. I właśnie te warunki są spełnione przez przybytek, przez świątynię. Bóg mówi, wystawią mi świątynię, bo chcę wśród nich zamieszkać. To jest to pierwsze pytanie. Kto dał projekt? To jest ten 10. Ten 9 wiersz. Bóg mówi dalej do Mojżesza tak. Kiedy mówi, i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dalej dodaje. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Bóg jest projektantem. Bóg dał dokładny projekt wybudowania przybytku. Żadnych zmian. Żadnych dodatków. Niczego nie wolno było ująć. Nie wolno było niczego przestawić. Może po ludzku niektóre sprawy by się wydawały, jak zrobimy tak, to będzie lepiej wyglądało. Bóg powiedział dokładnie według wzoru, który ci pokażę. Wiecie, zwróćmy uwagę na te słowa, które ci pokażę, bo to są zastanawiające słowa. Co one oznaczają? Czyli Bóg pokazał przybytek Mojżeszowi. Mojżesz widział przybytek. Jaki przybytek widział? Wzór tego przybytku. Czyli to jest kopia. Kiedy popatrzymy do listu do Hebrajczyków, tam coś na ten temat się dowiemy. List do Hebrajczyków to jest 9 rozdział. Tam jest w 24 wierszu napisane tak. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. A więc ta świątynia, ten przybytek jest odbiciem prawdziwej. Coś niezwykłego, który jest w niebie. Czyli Bóg Mojżeszowi pokazał ten oryginał. Który ci pokażę. Jeszcze gdybyśmy czytali wcześniej, już zamknąłem,
Ale przeczytajcie, bo podobna myśl jest zawarta w tym 9 rozdziale, tam jest 11-12 wiersz. Szczególnie 12 wiersz, kiedy się przeanalizuje. Tam jest podobna myśl. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na to, dokładnie według wzoru. Wiecie, Izraelici nie zawsze byli posłuszni Bogu. A można powiedzieć, bardzo często byli nieposłuszni. No bo taki jest grzeszny człowiek. Bliżej nam do nieposłuszeństwa Bogu niż do posłuszeństwa. I tu akurat wykazali posłuszeństwo. Wiecie, pokażę teraz końcówkę tej historii. Jak to się skończyło z wybudowaniem tego przybytku? Kiedy popatrzymy do tego samego, do tej samej drugiej Księgi Mojżeszowej, to jest 39 rozdział. Tam czytamy w 32 wierszu takie słowa. Tak została ukończona wszelka praca nad przybytkiem namiotu zgromadzenia. Synowie izraelscy zrobili wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Tak zrobili. Można powiedzieć, no, całe szczęście, że tym razem okazali posłuszeństwo. Bo patrzcie, co od tego zależało. W 43 wierszu tego 39 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy. A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan, tak je zrobili, więc pobłogosławił ich Mojżesz. O dokładności wykonania przybytku zależało ich błogosławieństwo. Ale to mało, bo to było błogosławieństwo od Mojżesza. Ale teraz odwróćmy stronicę, 40 rozdział i w 34 wierszu tego 40, czyli ostatniego rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, czytamy takie słowa. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia. To jest inna nazwa przybytku albo świątyni. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Chwała Pana, czyli obecność Boża. Od dokładności wykonania, dokładnie według wzoru, który Ci pokażę, tak wykonacie. Od tego zależało błogosławieństwo i obecność Boga. Ta chwała Pana, ona objawiała się w ten sposób, że nad tą najświętszą częścią, o tym będziemy mówili dopiero później, ona była w tej najgłębszej części w tej świątyni, nad tą najświętszą częścią, gdzie był Boży tron. W dzień był obłok dymu, w nocy słup ognia. W ten sposób objawiała się chwała Pana, tak zwana szekina. A więc widzicie, jak ważne było to, żeby wykonać ten przybytek dokładnie według wzoru. W ten sposób odpowiedzieliśmy sobie na te dwa pytania. Bóg kazał wybudować przybytek dlatego, bo jako święty chciał zamieszkać pośród grzeszników i chciał tych grzeszników zachować. Musiały być spełnione warunki, żeby Bóg mógł zamieszkać wśród grzeszników i grzesznicy nie zostali osądzeni, nie zostali potępieni. Przybytek był wykonany według wzoru, który Bóg ukazał Mojżeszowi. Dokładnie według wzoru. Od tego zależała Boża obecność. To jest to drugie pytanie. Skąd materiały? Jest powiedziane w drugim wierszu tego 25 rozdziału. Powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. I później tam są wymienione materiały, rzeczy, które Izraelici ofiarowali. Skąd oni to wzięli? Wspomniałem, że w tym ostatnim stadium, w ostatnim czasie ich pobytu w Egipcie jako niewolnicy, a niewolnik nie ma za dużo, jeżeli w ogóle cokolwiek ma. Ale Bóg doprowadził do takiego stanu i Egipcjan, i Izraelitów,
że kiedy miała się dokonać, ostatni cud, to Egipcjanie byli nastawieni, żeby Izraelitom zgoła wszystko dać, żeby sobie tylko poszli. Kiedy czytamy tą samą drugą Mojżeszową, 11, 12 wiersz, to tam to opiszemy. Izraelici wyszli z Egiptu z wielkim dobytkiem, z wielką majątnością, którą dali Egipcjanie Izraelowi, żeby sobie tylko poszli. Byli przerażeni tymi rzeczami, które spadły na nich, wiedzieli, że to jest z ręki Boga Izraela. Ale zwróćcie uwagę, że tu jest podkreślone, od każdego człowieka, wracam do tego drugiego wiersza, od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. To nam bardzo dużo mówi. Wiecie, cały przybytek, cała świątynia, trochę wybiegam do przodu, ona jest zapowiedzią Kościoła. Ona jest zapowiedzią tej własności Bożej tu na ziemi. A w tej Bożej własności nie znajdzie się nikt, kto powiedział, przymusili mnie, nie chciałem. Nie będzie takiej sytuacji, którego pobudzi serce. Z ochotnego serca. W Kościele nie jesteś z przymusu. Może w tej organizacji kościelnej nie jeden tak. Niektórym podobają się to obrzędy kościelne. Niektórzy mają takie po prostu głębsze poczucie przeżywania Boga. Ale właściwie nigdy się nie upamiętali, nie przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nigdy z ochotnego serca nie oddali się Zbawicielowi. Ale prawdziwy Kościół, ten biblijny Kościół, ten duchowy Kościół, to są ochotne serca. Bez przymusu. To jest takie mocne podkreślenie już w Starym Testamencie. Wiecie, Izraelici mieli tak pobudzone serce i tak ochotnie dawali, że ludzie, którzy później mieli to wykonać z tych materiałów, patrząc na te materiały, powiedzieli do Mojżesza jednego razu tak. To jest 36 rozdział. Drugiej Mojżeszowej. 36 rozdział. Czytam od 5 wiersza. I rzekli do Mojżesza, lud przynosi więcej niż potrzeba do wykonania tego, co Pan nakazał wykonać. Dalej. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić, a tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac. A nawet zbywało. A widzicie, i tak to powinno też być w Kościele. I tak jest. W istocie tak jest, bo Kościół to jest własnością naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tam są ochotne serca. Ten prawdziwy Kościół, ten duchowy Kościół. W liście do Rzymian, to jest 12 rozdział, 1 wiersz. Tu Izraelici z ochotnego serca składali te dary fizyczne. My mamy składać nasze ciała w ofierze. I czynimy to w służbie dla Pana. Nie jesteśmy przymuszeni. Niekiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy za bardzo nie widzimy wyników. Ale idziemy dalej, idziemy do przodu. Idziemy za naszym Panem, On jest przed nami. I znowu nabieramy sił. A więc widzicie, to trzecie pytanie. Kto, skąd materiały? Ochotne serce. Przełóżmy ten cień na tą rzeczywistość, staramy się to pokazać. No i czwarte pytanie, jakie zadałem.
kto to wykonał. Jak później będziemy widzieli, to naprawdę były skomplikowane rzeczy do wykonania. W drewnie, w płótnie, w szlachetnych kamieniach, w miedzi, w srebrze, w złocie. Było trzeba wiele zręczności, żeby te rzeczy wykonać. I to było podkreślone dokładnie według wzoru, który Bóg pokazał Mojżeszowi. A więc nie tak byle jak. Bardzo skomplikowane rzeczy. Kto to wykonał? Przecież oni dopiero co kilka miesięcy wcześniej potrafili robić cegłę z gliny. Ulepić cegłę z gliny. Wiecie, popatrzmy na 31 rozdział. 31 rozdział. Przeczytam od pierwszego wiersza. Z tego 31 rozdziału. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, kto to wykonał. Czytamy tak. I rzekł Pan do Mojżesza. Patrz. Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dan, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. To jest niezwykły tekst, bo on nas uczy, że Bóg może postawić przed tobą, przed nami, przede mną wielkie zadania. Może tak być. Ale jak Bóg od ciebie czegoś żąda, da ci umiejętności, żebyś to zrobił. Ci ludzie, którzy tu są wymienieni, szczególnie ten Besalel, on był takim głównym wykonawcą. I później tam była rzesza jeszcze podporządkowanych mu. Oni mogli jeszcze wczoraj nie wiedzieć, nie mieć pojęcia, jak to zrobić. Ale kiedy Bóg teraz ich obdarzył mądrością, zręcznością do wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem, jak jest powiedziane, on nagle mógł powiedzieć: Mojżeszu, ja wczoraj bym nie miał pojęcia, jak to wykonać, a dzisiaj wiem. Wiecie, to jest wielka nauka dla nas. Jeżeli wiesz, że to, co wykonujesz, jest od Boga, a nie twoim wymysłem, że to jest działka, na której cię Bóg postawił, to bądź pewny, że Bóg wyposaży cię w zdolności, w umiejętności do przeprowadzenia tego dzieła, które Bóg żąda od ciebie, żebyś go wykonał. Podkreślam, jeżeli jesteś pewny, jeżeli to nie jest mój, twój, jakiś nasz wymysł, niekiedy się tak zdarza, taki hura optymizm, nie pytając Boga, zrobię to dla Pana. To nie o to chodzi. Ale Bóg stawia przed nami różnorakie zadania, które żąda, żeby były wykonane. I On wyposaża nas. Zwróćcie uwagę na te słowa, które Bóg zwraca naszą uwagę, że to od Niego wszystko pochodzi. W drugim wierszu: powołałem imiennie Besalela. Trzeci wiersz: i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem. Szósty wiersz: i oto przydałem mu Oholiaba. I dalej w tym szóstym wierszu: a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością. Dlaczego? Po co? W jakim celu? Żeby wykonać wszystko, co ci rozkazałem. Ufajmy, że jeżeli Bogu jesteśmy posłuszni, jesteśmy w Jego służbie,
i wiemy, że zadanie, które jest przed nami, od Niego pochodzi. Że Bóg nas uzdolni do tego, żebyśmy to zrobili. Bóg nie żąda od nas rzeczy, jeżeli nas nie wyposaża. Oto widzicie, to są te początki. To są te początki przybytku. Bóg daje przybytek, żeby zamieszkać wśród Izraelitów, wśród grzesznego ludu. Bóg daje plan. Żąda, czy oczekuje, żąda tu byłoby złe słowo, oczekuje, że człowiek da z ochotnego serca. Jakie to ma przełożenie na Kościół, starałem się to podkreślić. I Bóg nie żąda od nas rzeczy, które są poza naszymi możliwościami. Może jeszcze przedtem, nim to zadanie nam zostało powierzone, tak. Ale w momencie, kiedy wiesz, to zadanie jest od Boga, to Bóg cię wyposaża. W tym miejscu zrobimy krótką przerwę. To jest wstęp na temat przybytku.